Cześć, tu KXORATH i dzisiaj pokażę Wam rzeczy nabyte na zawodach. W lipcu byłem w Kielcach na zawodach i w Kraśniku byłem gdzieś na początku września to było. Więc zakupiłem trochę kosteczek i takich innych gadżetów, więc zapraszam. Ok, pierwszą rzeczą, pewnie mi teraz troszeczkę gorzej słyszycie, jest kosteczka 5x5, w środku jest tylko instrukcja i czekajcie, niech ja tutaj znajdę. Tak, kosteczka od Szenkszu, nabyłem ją w Kielcach, umiem układać już w okolicach 3 minut, więc myślę, że nie jest najgorzej. No, teraz wyszedł mój Aochang, czyli kosteczka 5x5, dogadałem się z Józkiem, już mi tam zamówił, no i sobie tą kostkę troszeczkę odłożę na półkę. Kolejną rzeczą, jaką nabyłem, był to Kraśnik i jest to kostka MF8 Square 1. Kosteczka prezentuje się tak. Chyba 3 algorytmy są potrzebne do jej ułożenia. Mega prosta kostka, ja mam troszeczkę więcej i układam w okolicach. No, nie minęło 2 tygodnie, może minęło od Kraśnika i układam czasami nawet sub 1. Myślę, że nie jest najgorzej i w ogóle w pudełeczku tam nic nie ma. W tym pudełku tutaj było takie. No, do środka widzicie, nic nie ma. Była podstaweczka, piękna, taka różowiutka podstawka. Cieszę się, jakąś mam podstawkę w kolekcji. I jeszcze Radek mi dorzucił z Magicznikow oczywiście woreczek, taki fajny na propsie, czarny woreczek. Cieszę się bardzo z tego woreczka. No i co ja jeszcze nabyłem? Nabyłem jeszcze od Józka w Kraśniku, sobie kupiłem stickersy na piątkę, lecz jako wychodzi już mój Aochang, to sobie na Aochanga nakleję. Fajne odcienie. Tutaj widzicie, ja stosuję biały kolor zamiast czarnego, więc no, czarny nie będzie mi potrzebny. Dlatego chcę sobie zachować jeszcze ten woreczek. Zostawię sobie go w woreczku. Tak myślę, dobra. Tutaj połóżmy to wszystko. Ok. I co tam ja jeszcze tutaj ponabywałem? Z Kielc. No, nie będę ukrywał, Piotr Tokarski, no. Identyfikator, tam kto nie ogląda kostki, to nie wie, a kto ogląda, to raczej wie, bo tam podaje zawsze staty na WCA jakieś w opisie linka i do poszczególnych zawodów. I jeszcze z Kraśnika, tylko jest to takie mało widoczne, Big Cube Race. O, proszę, takie coś było, taka przypinka. Tutaj była taka, no wiecie, na szyję wieszane, tutaj Big Cube Race Kraśnik 2014, no było troszeczkę, no mało widoczne, nie powiem. Widać małą kamerę na statywie. No i Piotr Tokarski, zawodnik, ładnie widać to na zielonym. Co ja jeszcze kupiłem? Tak, nabyłem sobie taką bardzo fajną, przepraszam za mój głos, ale jestem lekko chory. Kupiłem sobie taką fajną walizkę. Teraz wszystko może włożę do tej walizki i Wam pokażę, jak to się prezentuje, bo naprawdę walizka, no, przebije wszystko. W końcu jak się przenoszę z jednego domu do drugiego, to jest ta wygoda, trzeba przyznać, jest wygoda. No i walizka prezentuje się w ta... Oła! Tak, no ręce mi poleciało. Ohoho, moje paluchy. O, tutaj mi poleciało. O kurde. O, nie widzicie prawie nic. Może korbka jest tutaj. Wywindujmy kamerę na 1,70 m jakieś, jak nie więcej. O kurde, dobra, będzie tak. Tak, tutaj, kurde. Tutaj można sobie coś schować. Znaczy założyć tak jakby. No i tutaj jest jedna przegródka, sobie zainstalowałem drugą. No, mam jeszcze takie kilka jakichś tam przegródek, ale nie instalowałem ich. No tak, jak zamkniemy walizkę, prezentuje się ona tak. Zapinamy ją sobie w taki to sposób, jedno i drugie. No i tutaj ma takie fajne podstaweczki. Więcej tak to się prezentuje ta walizeczka. Może jeszcze oddalmy. No, fajna walizka. W porównaniu do mojej ręki jest jakoś tak to się prezentuje. No i mam jeszcze tej walizeczki. Tutaj można oczywiście sobie zapiąć na kluczyk, lecz ja tego nie stosuję. Jeszcze pokażę Wam ten kluczyk. Gdzieś on tutaj powinien być. O, jest, są dwa, do jednego i do drugiego zamka. Takie malutkie kluczyki. Kamera złapie ostrość, czy nie? Ojej. Ok. Widać? Takie fajne kluczyki. No, więc myślę, że to To było na tyle z tych rzeczy, co nabyłem na zawodach. Trochę się tego nazbierało, więc trzymajcie się i cześć! Nara, KXORATH! Zasubskrybujcie i czekajcie na kolejne filmy, będzie ich już w końcu więcej. Narka. O kurde, jeszcze tak. Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij fabkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara, KXORATH! Pamiętaj o lajkliku. Pa!